występowałem już setki razy. Zawsze z różnym powodzeniem. Znam swój fach jak mało kto, ale kiedy ktoś mnie spyta, co mam o nim do powiedzenia, wówczas nic nie przychodzi mi na myśl. Moje wyzwania związane z szeferem to jest zrozumienie, w jaki sposób na przykład przejść z bardzo normalnego, wulgarnego może czasami, albo prostackiego, albo prostego, albo wydawać by się mogło infantylnego początku do bardzo dramatycznego końca, który finalizuje całe pasmo, całą drogę przeżyć i wyobrażeń. To jest taki ciąg, który jest niesamowicie trudny i u szefera coś takiego jest. Interesowałem się od dawien dawna, dlatego że w 80-tych latach, pomiędzy 80 a 86, występowałem w odnodze sztuki szefera w Teatrze Instrumentalnym Gwalberta Miśka w Gdyni, gdzie szefer robił wcześniej etiudy instrumentalne, a myśmy wtedy zrobili fabularny teatr instrumentalny. I od tego czasu ta sztuka jest mi bardzo bliska. Cześć szefera jest w ogóle bardzo wymagająca, ponieważ to był piekielnie inteligentny artysta, który no przede wszystkim przemycał w swoich tekstach bardzo dużo filozofii, bardzo dużo informacji na temat tego, czym powinna być sztuka, jak powinna przepływać energia w różnych formach sztuki, czyli muzyki, teatru. No i ja starałam się po prostu przełożyć to na język trochę teatru. Właściwie tu mamy teatr i nie mamy tego teatru, bo też sala, która w jakiś sposób ogranicza nas, nie jest taką typową salą teatralną. Natomiast no, było to bardzo ciekawe wyzwanie. Oczywiście fantastyczni artyści. Każdy z nich miał tutaj możliwość pokazania się indywidualnie, ponieważ są występy solowe w tym spektaklu, ale oczywiście też są częścią artyści, nasi muzycy, spektaklu teatralnego też, więc to wszystko przenika tak naprawdę przez siebie. This is called a bowed psaltery. It's an American folk instrument. I'll pick it up and show you. Consists of a wooden box with lots of open strings on it. And I can bow on either side of the bridge, like this. And play only open strings, or also play some harmonics and such. In the performance, it looks like I'm playing with this light. This is actually an electromagnet. It's a bow which works with a magnet which can start a string from vibrating from silence. So I can play it without even touching the instrument. Wonderful instrument is called ghatam. It's a traditional South Indian percussion instrument, and I represent the Carnatic classical music. And now the ghatam belongs to the world percussions, you know. So I play with this instrument in every genre of music. It could be flamenco or the jazz or sometimes funk and rock and roll. So in every form of music, I play this wonderful instrument ghatam, and I play by my two hands and all the 10 fingers together. There is no caps or any rings attached to this. Play with the bare hands, bare fingers. So I'll just show you the first note is. Then I play with the
10 fingers. Then with the wrist. Then the bass sound from the mouth of the ghatam. So with this, we can create magic. Gnębić. Mnie pan nie zgnębi, bo ja się tak łatwo nie poddaję. Jak zechce, to zgnębię. Pani rolę dostanie inna aktorka. Dobrze. Ale zrobi to, co jej się powie. No ale przecież... zrobi to gorzej. Gorzej? No i co z tego? No i to udowodni, że gorzej. Gorzej od siebie? Najważniejsze było to, żeby te światy się połączyły, bo to nie jest takie proste. Ja zastanawiałam się, na ile ta rama, którą stworzę, bo właściwie no, stworzyłam coś na kształt takiej partytury teatralnej z różnych tekstów Szefera, na ile ta muzyka bardzo różna, bo jest i Andy Ninvale, i jest Nathan Davis, i jest Artur Dutkiewicz, więc bardzo różne rodzaje muzyki, na ile to rzeczywiście się ze sobą zepnie, ale mam nadzieję, że podobało się i że widzowie wyszli usatysfakcjonowani. Dobranoc, drodzy widzowie!